Cześć, 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 witamy w Szkocji. Dzisiaj wchodzimy na tą górkę o tam. Idzie z nami Mateusz i Patrycja. I trasa nam zajmie około 3 godziny w dwie strony, także zapraszam. Tam, proszę Państwa, znajduje się góra West Lomond, na którą my się wybieramy i widzicie, jak ktoś sobie biegnie. A z drugiej strony East Lomond, ale ten akurat szczyt jest niższy, a my wybieramy ten trudniejszy. Te dwa lata. Ja myślę, że mimo braku biegania innego sportu, to forma moja nie jest aż tak tragiczna. Braku nie twoja pat? Dobra, jest. Tylko godzina, nie godzina, kilometr. A tam owce nam kibicują. Pata! Nie. Pata! Nie, daj mi święty spokój. Jak twoja forma? Jak widać. Ledwo żyjesz? Tak. I mnie przynosi wtedy człowieku. Oni mamy podnieść im oglądalność, no, a nie. Idźcie. A, bo ty z tego. No, nagrywam się. Chodź szybko, bo nie ma czasu. Tam jezioro chyba się wyłania, co? No, i tam na środku tego jeziora jest zamek na wyspie. A musimy iść szybko, bo deszcz zaczyna padać. Tryk, tam. Malutki. A no? W Szkocji jest więcej owiec niż ludzi i tutaj macie statystyki, jak to wygląda. Także taka ciekawostka na dobry początek. Nie, w sumie już koniec wędrówki. No bo tam już jest szczyt. No, zostaliśmy w tyle, także musimy szybko, szybko iść, żeby ich dogonić. Be. Nieraz dostajemy takie pytania, czy organizujemy jakieś wycieczki, czy można gdzieś tam z nami się wybrać na jakąś wycieczkę. I powiem wam, że nie organizujemy, ale to dobrze, bo z nami wcale nie jest fajnie. Oni już są tam hen daleko, ciągle na nas czekają, a my się zatrzymujemy, ciągle robimy jakieś zdjęcia, ujęcia, także z nami podróżowanie wcale by nie było fajne. Ale robimy plany podróży. Robimy plany podróży, mamy kilka rzeczy w sprzedaży w sklepie naszym, sklep.wieczniewolni, także wpadajcie, kupujcie. Nie namawiam, zachęcam. Dobra, lećmy. Widać szczyt! Juhu! Tam. Nie było tak źle. Było, bym powiedział, nawet przyjemnie. No. Tak, nie? Tak. No. Ja się nawet nie zmęczyłem. Tak? Nie. Moja koszulka mówi nam co innego. No bo deszcz padał. Kropiło. Troszkę kropiło. Pierwszy do pierwszy. O, Mateusz! Patryk, to kurczę złapie. I to... Patryk, jakiego dostał tego? Przyspieszenia! Zdziaguj, Patryk, na ten czubek! Jest! Pierwszy szczyt w Szkocji w tym roku zdobyty. Mały, bo mały, ale jest. Mały, ale wariat. No. Mówię, szczyt? Mateusz, pochwaliście, że wygrałeś samochód w tym, w Ryanie? Nie. Tak, Mateusz wygrał samochód w Ryanerze i dzisiaj nim przyjechaliśmy. Mateusz, jak to się stało? Chodź, Patryk. Wszystko zaczęło się 11 lat temu, kiedy to poznałem Patrycję. Od tamtego momentu już mam samo szczęście. Jednym z tych szczęść było wygranie auta w Ryanerze. Ale jak to się stało? Wydrapałeś?
Wydrapałem, no. Wydrapałeś ją w drapce? No. Od cioci dostałeś? Powiedz. No dostałem od cioci zdrapeczkę. Ciocia przyjechała, mówi: Mateusz, wylosuj sobie jedną z 10. Wylosowałem, no i stało się. Gratulujemy. A no powiedz, mogłeś sobie wybrać hajs lub samochód, tak, Mateuszu? Tak. Ile tych pieniędzy mogłeś wybrać? Dyszkę euro. 10 tysięcy euro, to no. Ile to w złotówkach? No, na tamten moment 47 tysięcy no. Złotych. Ale stwierdziłeś, że walić hajs, wolisz auto. Wolę auto. I zaraz nam pokażesz auto. Pokażę, swój. No. Nie w środku, ale z zewnątrz tak. A czemu nie w środku? Dobrze wiemy. Syf. Nieprzygotowane. A teraz schodzimy na dół, bo już zaczęło trochę wiać i jesteśmy głodni, jak zwykle. No tu jest moje szczęście. Już jesteśmy na parkingu i zaraz pokażemy wam auto. Szczęśliwca. To nie to. To to. Powiedz Mateusz, jaki silnik, ile koni. Słabyś, ile się rozpędza do setki? Waszym obciążeniem 13 sekund. Takie auto, proszę państwa, można wygrać w Rajanie. Nie, idź. Zasłonimy to. Tablica. Fajne. Fajne, nie? Brałbyś. Brałbym, no. W ciemno. Polecam. Polecam te zdrapki. Zdrapki. My kupywaliśmy zdrapki w Ryanairze, ale chyba zmarnowaliśmy 10 euro na to. Tak naprawdę mam umowę z Ryanairem i dlatego polecam. Ta. Masz współpracę. Współpracuję z Ryanairem. A wędrówka była krótka, szybka i przyjemna. 8 km. Tak? No. O, no to bym nie powiedziała nawet. No fajnie, fajnie, fajna pogoda nam się trafiła, także nie mamy na co narzekać. To był troszkę taki pochmurnie, troszkę popadało, ale no, ale właśnie, tragedii. Że nie wiało, nie było jakoś tak mega zimno, także spoko. Udało nam się zaliczyć jedną górkę. 522 metry wysokości. No, taką małą góreczkę podczas tego pobytu, też takiego niespodziewanego w Szkocji. A przylecieliśmy tu głównie dlatego, że nam się zmieniają ludzie na mieszkaniu i musimy przygotować mieszkanie pod następnych wynajmujących, lokatorów. Także też wam wszystko pokażę niedługo. A w drodze powrotnej, proszę państwa, wpadliśmy do Falkland, czyli do miasteczka, w którym między innymi były nagrywane ujęcia do serialu Outlander. Jak ktoś oglądał, jak ktoś lubi ten serial, to na pewno kojarzy tą miejscówkę, ten ryneczek, bo właśnie tutaj było nagrywanych mnóstwo scen. Siemka, witamy z Glasgow. Właśnie idziemy na spacer do centrum, ponieważ muszę kupić sobie strój kąpielowy. Nie pomyślałam i do Szkocji nie zabrałam stroju, tylko kurtkę przeciwdeszczową, także dzisiaj idziemy kupić jakiś strój, ponieważ szykuje się babski wyjazd i ja wraz chłopski też weekend. Ale ty nie potrzebujesz stroju. No nie. Nie potrzebuję. No, więc ja wraz z moimi koleżankami ruszamy na taki weekend babski. Może wam co nieco z niego pokażę. A jeszcze się zastanowię. No, a teraz w ogóle jesteśmy umówieni na lunchyk, także idziemy kupić sobie coś do jedzenia. W centrum. W centrum posiedzimy sobie z Patrycją, która była ostatnio z nami w górach. No. A słońce świeci jak nie w Wielkiej Brytanii. Ja żałuję, że ten, że mam długie spodnie, ale cóż, nóg się nie ogoliło, krótkich spodenek się nie włożyło. Chodź, i tak oto idziemy. Zaraz nie zdążymy. Dobra. Zaraz nie zdążymy. To idź już, szybko. 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 Patryk, zamówił sobie, co ty zamówiłeś? Zostawisz ten? Curry, chickena, ja też. A Patrycja coś innego, powiedz co zamówiłaś? Beef. Beef z sosem. I tak sobie zajadamy.
Jesteśmy już po zakupach i po lunchu. Kupiłam strój, ale nienawidzę robić zakupów. Tutaj w ogóle nic nie było, same wyprzedaże, chyba już po prostu za późno na te stroje kąpielowe. No i teraz po prostu po tych zakupach jesteśmy padnięci, więc musimy zjeść sobie bułeczkę z Grexa i kawkę wypić i posiedzieć. Zobaczcie, ile tam ludzi jest. W ogóle jesteśmy na George Square, to jest takie serce miasta. Ale brzydkie jest miasto, tyle jest rozkopanych miejsc, nie podoba mi się. West End ciekawszy. No. Zabieramy ludzi w następnym odcinku na West End. Tak, West End fajny. Tutaj połowa rozkopana, ogrodzona, smród, brud. Ale tu się też dużo dzieje. Tu fajnie, jak ktoś chce sobie wpaść na przykład do Glasgow na jakąś imprezkę w weekend i nie tylko, bo tutaj naprawdę dużo się dzieje. No, jak coś to tutaj. No i tutaj też są wszystkie takie historyczne budynki. Tam macie Cici Chambers. Też spoko miejsce, można sobie pozwiedzać w środku, może odwiedzimy, może nie, bo fajne. A jak nie, to pokażę teraz, jak wygląda w środku. Dobra, to prowadź. Milena jest fanką ulicznej sztuki. Tutaj ten ziomek, ten sam, wcześniej była tutaj taka ładna kobieta namalowana, a teraz zmienił, już po kilku latach, ona kilka lat była na tej ścianie, a teraz ten ziomek zmienił ten mural i właśnie namalował takiego kanarka. Też ładny. Też ładny. No, Frederick się ziomek nazywa. Pozdrawiamy. Kiedyś w ogóle widzieliśmy, jak malował tutaj na kanale. Byliśmy wieczorem, no. Nie? A on nie może tak sobie mazgrać, wiecie, to jest ładne, ale ogólnie nie może sobie tak tutaj chodzić i mazać i zawsze wieczorem on przychodzi. No trochę się przestraszył, bo to już tak było późno. No, ale... Ale ładnie to wygląda, bardzo. A dzisiaj już wypożyczyliśmy furę strzałę nieziemską, po prostu najlepszy samochód ever. Fiat 500. Wypożyczyliśmy to auto na 4 dni i wchodzimy dzisiaj na najwyższą górę Szkocji, czyli Ben Nevis. Taka mgła, że w ogóle nic nie było widać, a teraz już się tam przejaśnia, więc mam nadzieję, że jak dojdziemy na szczyt, no to będą te widoczki, nie? No, fajnie by było. Nie po to idziemy, nie? 4 godziny pod górę.